W dzisiejszym odcinku powiemy, gdzie jest Bitcoin i właśnie co w tej chwili robi, a także co z giełdą SP500 i kolejnymi ruchami oraz jaki wpływ będzie miała ta antykryzysowa tarcza, którą właśnie rząd odpalił, na przyszłość finansów w Polsce. Jeżeli myślisz, Ciebie to zainteresuje, zapraszam na odcinek. Boom! Cześć, nazywam się Maciek, to jest 321 Krypto i zaczynamy. Wszystko, co powiem, jest tylko i wyłącznie moim zdaniem. Przełączymy sobie zaraz tylko tutaj na z frakcyjnej energii na SP500 i zaczniemy dzisiaj od SP500. Więc rynki zaraz tutaj się nam pootwierają. Właściwie już częściowo jest wszystko tutaj działające. I w tej chwili właśnie, tak jak mówiłem, srebro wyszło tędy i konsoliduje. Oraz złoto też jest tutaj w takiej konsolidacji. Jak wyłączymy sobie tutaj właśnie wolumen, to patrzcie, w tej chwili mamy taki rounding tutaj. I jeżeli zobaczymy sobie podstawy, czyli mamy higher high, lower low, higher high, higher low. Jeżeli teraz cena złota przebije właśnie ten punkt 1516 do 1500, powiedzmy 20, no to wtedy złoto będzie miało trend wzrostowy na 5-godzinówce, czyli już ładne odwrócenie tego całego trendu spadkowego. Ale musimy jeszcze poczekać pewnie parę godzin. Weźmy sobie SP500, które cały czas spada, gdyż ono jest głównym motorem tego. Jeżeli te spadki będą cały czas kontynuowane, to zobaczcie, przeszliśmy już ten moment tutaj obrotowy i idziemy dalej do tego tutaj momentu z 2015 roku, kiedy było właśnie takie załamanie małe. To było w Chinach, o ile dobrze pamiętam, że gospodarka zaczęła zwalniać. I jeżeli nadal nic się z tym nie zrobi, pamiętajcie, że codziennie pompowane jest około chyba 500 bilionów dolarów. Jeżeli nadal nic się nie stanie, w co największy rynek, wszyscy inni będą nadal kaszować. W tej chwili co musimy obserwować, to zatrzymanie się ceny złota i srebra oraz Bitcoina w tym poziomie, gdzie teraz się znajdują, a giełda musi spadać. Wtedy nastąpi tak zwane odstąpienie tych dwóch rynków od rynku głównego, czyli SP500, i tym samym być może będzie to początek shiftu właśnie kapitału stamtąd na te właśnie rynki. Ktoś tu właśnie mówił w komentarzu, że no to jakaś różnica jest pomiędzy złotem papierowym, a złotem fizycznym i że te ceny już się dawno rozjechały. Te ceny troszeczkę się rozjechały, ale to nie znaczy, że jeszcze złoto papierowe będzie w odwrocie. Złoto papierowe w niektórych indeksach jest wspierane tak zwanym fizycznym złotem. I dodatkowo jest to bardziej płynny instrument, więc jak już fundusze będą po prostu szukać kolejnego małego yieldu, czyli wzrostu, to ten indeks nadal będzie pompowany pieniędzmi, gdyż będzie reprezentował na przykład spółki i inne właśnie podmioty złota jako całość. Dokładnie nie wiem, co znajduje się właśnie w tym CFD właśnie na złocie. Jest to wypadkowa właśnie wielu czynników. Tak samo będzie właśnie z Bitcoinem. Jeżeli popatrzymy sobie na Bitcoina, to w tej chwili jesteśmy właśnie w tym ogromnym trójkącie i tutaj zaczęła być taka konsolidacja. Tu mamy ogromny taki, zobaczcie, supply zone. Jeżeli zobaczymy sobie na 5-godzinówkę, to w tej chwili właśnie próbowaliśmy tu wejść, ale nic to nie dało. Najlepszy obraz będzie na dniówce. Tutaj właśnie poszliśmy w górę, a SP500 idzie do dołu, jednak nadal ten moment, ta frakcja tutaj, o ten pułap tutaj 7,5 tysiąca, jest dla nas bardzo tutaj trudny. Ale spójrzcie, co się teraz tutaj dzieje. Spadliśmy tutaj, czyli mieliśmy lower low. Teraz wydrukowaliśmy tutaj higher low, jest niższy od tego,
ale mamy higher high, jeżeli ta właśnie świeca się utrzyma tutaj na dniówce. I teraz zobaczymy, czy Bitcoin będzie po prostu szedł tak i utrzyma cenę, czy może przebije ten opór i pójdzie właśnie na te 7000, czyli naszym głównym tutaj jakby semaforem jest tutaj właśnie, zaraz tutaj zobaczymy, o, jest tutaj ten pułap, zobaczcie, 7200, dopiero tutaj będziemy mogli coś powalczyć, zanim pojedziemy na 8000, czyli tutaj i tutaj są takie nasze dwa supporty główne. Tutaj jest taka poduszka, więc tu jest ten duży supply zone, bo tu za każdym razem, jak cena dotknie tego pułapu, to od razu idzie w dół, więc to jest kluczowy moment i na obecne właśnie tutaj godziny, momencik, mamy takie tutaj wyjście. O, proszę bardzo, za każdym razem, jak jesteśmy właśnie tutaj w tym trójkącie, że to można usunąć w tym kanale, więc w tej chwili mamy tutaj taki wzrostowy kanał, który został wyłamany i utworzyliśmy trójkąt, który charakteryzuje się właśnie większym prawdopodobieństwem na spadek, dlatego że zobaczcie, cena za każdym razem jest niższa, sprzedawcy decydują się sprzedawać po niższej coraz cenie, czyli jest ciśnienie tego wszystkiego. No i zobaczymy, czy przebijemy ten opór tutaj 5400, to jest kluczowy opór, ta strefa 5000 do 5400, jeżeli ją przebijemy, Bitcoin jest gotowy, żeby zaliczać dalsze spadki. Jak widzicie, jeżeli pokażemy sobie energię tutaj frakcyjną troszeczkę, o, proszę bardzo, więc w tej chwili zobaczcie, że jest buy-in na MACD, czyli za parę dni Bitcoin może polecieć do góry, jeszcze może mieć spadek oczywiście, ale wypadkową będzie właśnie to, jeżeli się zakończy jeszcze z dzień do góry na kolejnym właśnie tutaj histogramie i ta linia się przedłuży dalej, żeby potwierdzenie było tego buy-in sygnału, gdyż czasami może się ona zawrócić i zobaczcie, jak nam energia ruchu nieliniowego rośnie, czyli w tej chwili te ruchy nie były spowodowane właśnie, ten spadek nie był spowodowany jakimś nagłym, nie wiem, sprzedażą, tylko po prostu naturalnie jest rynek, po prostu idzie. Mamy cykl do góry zakręcony, więc w tej chwili, tak jak widzicie, walczymy na Fibonacci, mamy tu supply zone i na 5-godzinówce możemy zobaczyć, proszę, że jest właśnie zmiana tego cyklu, czyli tak jakby zanim ten cykl piątka wyrówna się z tym cyklem, musi jeszcze zaliczyć spadek i sobie pasowało właśnie do tego tutaj oparcia o 50, może o ten support i na przykład cena mogłaby po prostu pójść do góry. Energii, jeśli zobaczymy sobie na energię, to posiadamy na tygodniówce, już zaczyna być kumulacja i na dniówce już się zbiera do jakiegoś ruchu. Niedługo tutaj na piątce, zobaczcie, za każdym razem, jak dochodziliśmy do momentu powiedzmy 52, to był wzrost, 61, 62, to był jakiś ruch, więc w tej chwili jesteśmy na 56, cykl zakręca, podejrzewam, że w ciągu kolejnych 5 godzin do 10 będzie ruch właśnie w którąś stronę. Zobaczymy. Trójkąt ten wyłamuje się często właśnie do dołu, więc zobaczymy. Jeśli popatrzymy sobie na waluty, na przykład frank. Frank też ma swoją tutaj właśnie obsówkę. Zaraz go zobaczymy. Proszę bardzo, cykl właśnie zakręca, więc frank mógłby zresetować, zrobić pullback do np. tego poziomu 0,5. Zobaczymy, jak się zachowa w tej chwili. Już na dniówce został wyczerpany, więc tutaj za bardzo nie ma co. Liczę właśnie na jakieś powtórzenie. Podobnie z euro, jest tutaj taka konsolidacja, ale no tylko na mniejszych osiach czasu coś się tutaj zbiera. Być może będzie odbicie od tej 20, trzeba obserwować. Jeżeli tak, to trend jest nadal bardzo silny i euro nadal będzie szło w górę. Funt próbuje walczyć tutaj, ale jest to taka konsolidacja, chociaż zbiera się na dniówce do dużego ruchu. Na tygodniówce nadal jest energia powyżej 40, więc jest całkiem nieźle. Być może ruch będzie właśnie po prostu w górę, zobaczymy.
gdyż mamy wsparcie tutaj właśnie jakby ten dołek i mamy wsparcie tutaj średnio właśnie kroczących. Zobaczymy, jest to teraz dużo spekulacji, jest teraz w walutach. Jak widzicie, funt w tym kanale odbijał się często do góry, więc dlatego myślę, że ponownie mógłby nas zaskoczyć, chociaż jest tutaj double top, czyli ten support był tutaj właśnie bardzo respektowany. Zobaczymy, co przyjdzie nam właśnie zakończenie tego dnia i czy on się utrzyma powyżej tej tutaj 20 dniówki. Dolar ponownie idzie do góry i ma też obsówkę, też już się wyczerpał, więc ogólnie liczę, że te waluty główne będą miały swoją po prostu tutaj obsówkę. Zobaczcie, że często po tych spadkach mniej więcej dolar reagował do tej 20 i czyli jakby miał zareagować, to podejrzewam, że dolar może spaść na coś około 4 złote, czyli coś na tym właśnie 50% retracement, czyli pullback 50%. Jeszcze jen ładnie odbił się od tego, czyli pokazuje nadal silnego pazura, jednak zobaczcie, co jest już tak parabolicznie, że ten blow off jest tutaj, proszę bardzo, bardzo zaznaczony. Nie wiem, czy damy radę takie coś przebić na mniejszej osi czasu. Też już nie widzę tutaj za bardzo właśnie tej energii, żeby to mogło iść dalej. Jak sobie zobaczymy na Fibonacci Lines. No, retrace mógłby być właśnie do tego 0,38, byłby bardzo, bardzo zdrowy. Tu widzimy V-shape recovery, jednak ponownie zanotowaliśmy higher low i tak zaczyna się właśnie trend spadkowy. Zobaczcie, tak. Więc możemy tutaj na tych poziomach mniej więcej złapać, tu jest silna strefa, widzicie właśnie, możemy złapać właśnie jakiś moment, że Chiny się przytrzymają ze swoim jenem. Zobaczymy, wszystko nam pokaże. Jeśli zobaczymy sobie jeszcze na inne pary, tutaj za bardzo nie ma co w innych monetach pokazywać. Jeśli sobie zobaczymy na przykład Bitcoin Cash, też dobrze się trzyma, tak jak Bitcoin, bardzo podobny ruch. Czekamy, czy będzie odbicie, czy zleci niżej. Jeżeli tak, to trend spadkowy nadal na Bitcoinie. O, proszę bardzo, tak. I teraz czekamy, co tu się stanie. Jeżeli przebije, to będzie bardzo dobrze. Jeżeli poleci w dół, no to będzie nadal, będą nadal spadki na Bitcoin Cashu. Bitcoin SV prawdopodobnie podobne zachowanie, bardzo podobne. EOS to tutaj taka, powiedzmy, mniejszy ten odstęp, to może być taki bear flag, jest tu mała taka różnica, więc to wszystko wygląda bardzo podobnie, proszę bardzo, i podobna jest kumulacja, jest taki Ethereum, widzicie, trochę w dół spadło, to wygląda jak właśnie taka flaga typu bear, czyli dosyć taka spadkowa. Zresztą energia jest wrzucona ku dołowi. No, Ethereum, żeby nie spadło poniżej $108, będzie to wtedy bardzo zdrowe. Zatem pokażę dlaczego. Gdyż to pozwoli na dużą kumulację, na 5-godzinówce, bo teraz oglądam 5-godzinówce, więc to spowoduje wzrost tej energii tutaj na dniówce i powoli reinkarnację tej energii. Zobaczcie, że już cykl na tygodniówce zaczyna opadać, więc w tej chwili możemy obserwować taką tutaj konsolidację, co właśnie mówiłem już od paru tygodni. I to będzie część naszego planu właśnie na Ethereum, tylko musimy zobaczyć, jak jeszcze zachowają się kryptowaluty w porównaniu z SP500. I wiadomość, tutaj tarcza antykryzysowa i na przykład jedne z ich postanowień, obniżenie podstawy opodatkowania dla banków, odroczenie podatku do sprzedaży detalicznej, obniżenie o 90% czynszu za okres najemca lokalu nie prowadzi działalności w obiekcie, zmiany w ustawie o systemie rekompensat,
czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej w zależności od należności skarbowych i ZUS-owskich, bla, 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 bla. Zobaczcie, pełno tutaj ustępstw do 21, tutaj dawania firmom pieniędzy i wszystko. I wszystko jest piękne, tylko patrzcie, jest jedna rzecz, która tutaj jest niespokazana. Po pierwsze, te pieniądze będą brały się teraz z niczego, bo jest zero produktywności, a pieniędzy jest coraz więcej, prawda? Więc spójrzcie sobie, jeżeli mamy szklankę z sokiem i tego soku jest tutaj tyle i tej wody jest tyle, no to ona zachowuje ten swój słodki smak. Jednak jeżeli dolejemy więcej wody do tego, do tej szklanki na maksa, nie zwiększając tego soku, praktycznie nie będziemy go czuli, prawda? Więc tak samo będzie z pieniędzmi. Będziemy mieć, mamy pulę pieniędzy i ceny, jakie były zachowane na jakimś poziomie, ale tych pieniędzy coraz będzie więcej, więc te pieniądze powoli zaczną tracić na swojej wartości, przez to podstawowe dobra będą rosły. I teraz, czy grozi nam inflacja? Tak i nie. Inflacja będzie na niektóre produkty, a na niektóre nie. Takie produkty, tak jak mówiłem, jak telefony, samochody i inne gadżety, pójdą do dołu. Zresztą dzisiaj rozmawiałem z kolegą i on próbuje sprzedać tam samochody, jest mechanikiem i mówi, że już postawił dwa samochody i ani jednego telefonu. Nic, zero. A cenę już obniżył poniżej rynkowej w tej chwili. I nic, zero. Ale takie produkty jak na przykład, nie wiem, papier toaletowy, jakieś jedzenie, jajka, pójdą do góry, bo to ludzie będą musieli kupować, zrezygnują z wszystkich innych dóbr. Także miejcie to na uwadze i to, że w Polsce teraz będzie dużo pomoc, tak jak w każdym innym państwie, a produkcja będzie dołowana, więc wpływy do budżetu z podatków też będą małe. I teraz sobie pomyślcie, jeżeli wpływy i produkcja są coraz mniejsze, a coraz więcej jest ilości pieniędzy, więc ktoś sobie potem zada pytanie, po co w ogóle jest pracować, skoro każdy dostanie kasę, a ja muszę iść do pracy. I w tym momencie zaczyna się powoli taki podkopywanie systemu finansowego, bo będzie tracenie na jakby wiarze w ten system, że te pieniądze nie są nic warte. Jak fiat, jest to oparty tylko na wierze, niczym innym. Więc tym odcinkiem będę się żegnał i tak jak mówię, dostawy poszczególnych produktów będą powoli wygasały. Więc pamiętajcie, że druga fala kupna takich podstawowych dóbr zacznie się już od tego tygodnia do przyszłego, gdyż wiele firm już wykorzystało swoje zapasy i jadą już na oparach, gdyż firmy zredukowały pracowników i produkują o mniejszej częstotliwości. Na razie, trzymajcie się.